Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić nowego dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. W wyniku postępowania konkursowego dyrektorem została pani Agata Kurkowska, pełniąca do tej pory obowiązki dyrektora. Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone zgodnie z przyjętą ustawową procedurą. Do tego postępowania przystąpiło 9 kandydatów. W wyniku weryfikacji formalnej 2 kandydatury zostały odrzucone, ponieważ nie dostarczyły wymaganych dokumentów. W kolejnym etapie wyznaczone zostały rozmowy indywidualne. Przeszło do tego etapu 7 osób, ale 2 osoby nie zgłosiły się, informując komisję konkursową, że nie mogą uczestniczyć z uwagi na swoje inne zobowiązania. W wyniku rozmów z 5 kandydatami właśnie komisja w wyniku głosowania tajnego wybrała panią Agatę Kurkowską. Wskazanie komisji było dość jednoznaczne. 5 członków komisji na 6 wskazało panią dyrektor. Jedna osoba została wskazanie inne. Mogę ocenić, że poziom tego konkursu był bardzo wysoki. To, co było cechą charakterystyczną, to, że dwie kandydatki były to kandydatki z wewnątrz szpitala, osoby związane z grudziącką lecznicą od lat, dobrze znające problemy grudziąckiego szpitala. I to cieszy, bo to jest pewne odróżnienie od 2 wcześniejszych konkursów. I tak jak powiedziałem, była tutaj duży dylemat, miała komisja, którą osobę wybrać, ale ostatecznie w wyniku tajnego głosowania 5-1 wybór padł na panią Agatę Kurkowską. Pani dyrektor, zostały postawione priorytety, w to, co w pierwszej kolejności powinna zrealizować. Oczywiście mówimy tutaj o części tej medycznej. Nie jest jakimś tam odkryciem, że bardzo nam zależy na tym, aby poprawić funkcjonowanie grudziąckiego SOR-u, aby wzmocnić internę w szpitalu, aby też uporać się z problemem oddziału udarowego. Oczywiście do końca roku bardzo ważna rzecz to jest kontraktowanie z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także kontraktowanie z personelem, ponieważ te kontrakty w większości kończą się z końcem roku. To kontraktowanie już się rozpoczęło, ale to jest bardzo ważne i bardzo, bardzo absorbujące i odpowiedzialne zadanie, które trzeba zrealizować w kolejnych tygodniach. Ważna przestrzeń to oczywiście też ta przestrzeń finansowa. Ja liczę na to, że lada momentu konstytuuje się rząd, że będziemy rozmawiali z nowym ministrem zdrowia, będziemy też rozmawiali z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, że pojawią się nowe rozwiązania, które pozwolą na ustabilizowanie na stałe finansów grudziąckiego szpitala. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to nie jest kwestia kolejnych tygodni, a raczej miesięcy. Rząd prawdopodobnie powstanie dopiero w grudniu, a więc myślę, że pierwsze działania można się spodziewać w pierwszym kwartale, w pierwszym półroczu przyszłego roku, ale będziemy tutaj bardzo aktywni i myślę, że można powiedzieć, że rysuje się nowe otwarcie, nowe też perspektywy rozwiązania problemów finansowych nie tylko naszego grudziąckiego szpitala, ale w ogóle problemów finansowych w ochronie zdrowia, bo to nie jest problem tylko grudziąckiej lecznicy. Bardzo ważny też jest obszar techniczny. Musimy postawić też na optymalizację taką energetyczną. Mówię tutaj chociażby o bliższym powiązaniu z naszym grudziąckim OPEC-em, o przejęciu ciepłowni, o dociepleniu budynków, termomodernizacji, o fotowoltaice. To jest taka część, która powinna zoptymalizować koszty
funkcjonowania i utrzymania gigantycznego potencjału, tego takiego technicznego, jakim szpital dysponuje. A więc wyzwań jest bardzo dużo. Ja deklaruję ze swojej strony oczywiście wsparcie pani dyrektor w działaniach. Dzisiaj o godzinie 11:30 spotykamy się wspólnie z Radą Ordynatorów. Będę także prosił ordynatorów o zaangażowanie, o wsparcie pani dyrektor, ponieważ wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to jest praca zespołowa, że cały zespół ludzi, wszyscy musimy się zaangażować w poprawienie funkcjonowania naszego szpitala i wsparcie nowo wybranego dyrektora. Bardzo dziękuję za udział bardzo merytoryczny w tej komisji konkursowej wszystkim członkom. Dziękuję w sposób szczególny panu doktorowi Pawłowi Szymańskiemu, który reprezentował lecznicę i bardzo merytorycznie podszedł do swojego udziału w tej komisji. Dziękuję też obecnemu tutaj przewodniczącemu klubu radnych, panu Tomaszowi Smolarkowi, który jest również członkiem Rady Społecznej Szpitala. Pozostali członkowie komisji konkursowej dzisiaj nie mogli być obecni z uwagi na swoje inne zobowiązania zawodowe. Na ile merytorycznie w takim razie byli pozostali kandydaci? Tak jak powiedziałem, szczególnie dwie kandydatki były bardzo merytoryczne, bardzo dobrze znające Grudziądzki Szpital. Pozostali kandydaci byli spoza Grudziądza, mieli też, dysponowali doświadczeniem, jeżeli chodzi o kierowanie zbliżonymi placówkami, aczkolwiek myślę, że tutaj komisja nie miała żadnych wątpliwości, że dwie kandydatki były najsilniejsze, także z uwagi na to, że doskonale znają bolączki i znają Grudziądzki Szpital. To zależyło, że właśnie na pani Agacie Kurkowskiej powierzono to stanowisko. Wskazanie komisji jest dość silne, jest to silny, jednoznaczny mandat. Powtórzę, z 6 członków komisji, 5 wskazało panią Agatę Kurkowską. Ja nie chciałbym mówić tutaj o kuchni, bo też obowiązuje nas RODO i nie chciałbym mówić o poszczególnych kandydatach. Pozwólcie państwo, że nie będę tego komentował. Dobrze, to na ile zmieni się struktura organizacyjna, pani Agata, to już jest pytanie. Obowiązki, tak, ale wiemy, że dyrektora operacyjnego tak naprawdę już dzisiaj nie to ma. Znaczy może to tyle tytułem wstąpił, jeżeli chodzi o mnie, a teraz poproszę panią Agatę Kurkowską. Panie prezydencie, jeszcze do jednego pytania do pana. Mówił pan, że ten wybór nastąpi na przełomie listopada, grudnia. Co się zadziało, że pośpiech, czy po prostu to tak wyszło płynnie? Dlaczego? Bo takie były zapowiedzi. Zawsze zapowiadamy bardzo tak z umiarkowanym optymizmem. Wiadomo, że chcieliśmy wybrać dyrektora jak najszybciej, bo taki okres przejściowy nikomu nie służy. Tak jak powiedziałem, jest dużo wyzwań, jest czas kontraktowania z personelem. To jest bardzo ważny czas dla szpitala, bo od tego zależy przyszłość, przyszłe lata, bo to jest nie kontraktowanie tylko na jeden rok, ale myślę, że na dłuższy okres jest to czas też kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia, a więc to jest też ten czas, kiedy będziemy wiedzieli, jakim budżetem będziemy dysponowali na kolejny rok. Dlatego to, że nie powiem, że zostało to przyspieszone, po prostu udało się wybrać dyrektora już w pierwszym podejściu. Ten termin, o którym mówiłem, był takim terminem ostrożnym, ale wydaje się, że im szybciej, tym lepiej, bo myślę, że to stabilizuje sytuację szpitala, daje też poczucie takiej pewności dla personelu, pewnej kontynuacji też, ponieważ pani Agata Kurkowska nie jest osobą nową w szpitalu, jest związana, tak jak powiedziałem, ze szpitalem, w wielu procesach w szpitalu uczestniczyła, a więc przeciąganie tego czasu takiego pełniącego obowiązki po prostu nie jest korzystne. No to jak już tak pan prezydent tutaj stoi, dotyka kontraktowania, sfery finansowej gdzieś tam dotknął, to wiadomo, co ludzi najbardziej interesuje. Właśnie to
zatrudnienie, a jednocześnie wynagrodzenie dyrektora szpitala. 450 tysięcy to jest z ostatniego oświadczenia Macieja Hoppe, wynika, że to była taka kwota roczna. Pani Agata Kurkowska 18 tysięcy brutto w lipcu. No i właśnie, na ile to się zmienia, idzie w górę? Wynagrodzenie jest zgodne z obowiązującym prawem. Trzeba pamiętać, że placówka, którą pani Agata Kurkowska będzie kierować, zatrudnia ponad 2000 osób. Jest to największy pracodawca, jest to gigantyczny majątek, gigantyczny budżet, ponad 400 milionów złotych, gigantyczna odpowiedzialność. A więc wraz z tym dużym bagażem idzie też poziom wynagrodzeń. Powtarzam, poziom wynagrodzeń wynika po prostu zapisów obowiązujących. Będzie zbliżony do tego, co było dotychczas, bo tak jak powiedziałem, wynika to z obowiązujących przepisów. Nie, w tej chwili nie chcę odpowiadać o formę zatrudnienia, bo ona może być różna. Tutaj może być to kontrakt, może być to umowa o pracę, a więc jeszcze tego nie podpisaliśmy, więc tutaj negocjacje, znaczy to zależy praktycznie od pani dyrektor, jaką formę współpracy, czy jak to formalnie będzie rozwiązane. Dzień dobry. Na początek chciałabym bardzo podziękować Szanownej Komisji za zaufanie, którym zostałam obdarzona, panu prezydentowi jako przewodniczącemu i wszystkim członkom. Oczywiście deklaruję pełne zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków. Zadanie jest bardzo dużo. Najwyraźniej moja koncepcja przedstawiona komisji przypadła do gustu na tyle, że zostałam tą osobą, której się zdecydowano powierzyć te obowiązki. Pan prezydent bardzo dużo już powiedział o tym, właściwie co też wynikało z mojej koncepcji. Mamy obszary medyczne, niemedyczne do uregulowania, ustabilizowania. Bardzo duże zadanie to też właśnie doprowadzenie do takiej optymalnej, do zoptymalizowania użytkowania ciepła, zaangażowania nowych technologii. Ale generalnie myślę, że dla nas, dla wszystkich wewnątrz, jedno z najważniejszych kwestii to jest stabilizacja. Stabilizacja do tego, żeby dobrze, sprawnie działać, tak? Kontraktowanie kadry medycznej już w trakcie, proces przedłużania kontraktowania, negocjowania umów z NFZ-em również w trakcie, także jakby procesy nie zostały zatrzymane, wszystko idzie zgodnie z normalnym harmonogramem, który obowiązywałby, gdyby, no nie wiem, był poprzedni dyrektor, więc myślę, że w tym obszarze nic nam tutaj się nie zachwiało. No cóż, tak, do odbudowy obszary medyczne na pewno w dużym stopniu trzeba się zaangażować w poprawę, odbudowę SOR-u. Oddział udarowy, wiem, wszystkim Państwu bardzo zależy na informacji, że już, ale no jest, jeszcze niestety nie w tej chwili, natomiast no, ciężko pracujemy nad odbudową zespołu na oddziale udarowym. Oddział chorób wewnętrznych również potrzebuje wsparcia kadrowego, tu przy okazji osoby, którym tli się w głowie chęć współpracy ze szpitalem w Grudziądzu, bardzo zapraszam do rozmów, do kontaktu. Jesteśmy otwarci na wszelkie możliwe rodzaje współpracy i gotowi do rozmów w tym zakresie. Pani dyrektor, ta struktura organizacyjna, na ile ona się zmieni? Struktura organizacyjna będzie musiała się zmienić, to znaczy jakby schemat zarządczy, który był dotychczas, sprawdzał się w pewnym układzie, że tak powiem. W tej chwili mamy sytuację taką, że dość mocno nas to sparaliżowało, aczkolwiek uważam, że poradziliśmy sobie w tej sytuacji, rozdzielając obowiązki pomiędzy osoby też związane długo z placówką i mocno zaangażowane w pracę i dzięki temu się to udało, za co też dziękuję zespołowi, który w trudnej sytuacji w lipcu, znajdując się jednak, podjął rękawice do walki, bo to nie było też łatwe zadanie, tak? Zostając bez głównego zarządu, musieliśmy szybko coś jakby zreorganizować, żeby to miało szansę do dzisiaj stabilnie trwać. Tak, będzie zmiana struktury i tak wstępnie mogę tylko powiedzieć, że ze stanowiska dyrektora operacyjnego będziemy rezygnowali i tam pojawią się jakby te jakby drobniejsze, lekkie rozdrobnienie, o tak powiem. Zostaje, tak? Natomiast współpraca z dyrektorem medycznym. Dyrektor do spraw lecznictwa jest, ja nie jestem lekarzem, więc jest on wymagany w strukturze. Dyrektor Marciniak pełni swoje obowiązki, więc nie ma powodu, żeby teraz się nad tym szczególnie zastanawiać. Pani powiedziała o koncepcji, pani dyrektor, tej koncepcji, którą przedstawiła komisji konkursowej, która przekonała do tego, że właśnie pani powierzono tę funkcję i
właśnie, co Pani zawarła, na co położyła nacisk szczególny? Znaczy, nie jest tajemnicą, że dla mnie kluczem do sukcesu jest zespół ludzi, z którymi współpracuję, więc naprawdę musimy postawić bardzo dużo na to, żeby stworzyć optymalne warunki do rozwoju naszej kadry medycznej, naszej kadry niemedycznej, bo tak naprawdę w moim przekonaniu dyrektor placówki to po prostu zarządca potencjałem, który dostał do dyspozycji, tak, więc w głównej mierze musimy się skupić na tym, żeby ustabilizować sytuację, odbudować kadrę i móc planować kolejne ruchy, czy to inwestycyjne, czy modernizacyjne, w takim zakresie, w jakim to będzie możliwe. Oczywiście musimy szukać środków finansowych na zewnątrz do działań jakichś rozwojowych i inwestycyjnych, no bo to zresztą nigdy nie było tak, żeby to było ze środków własnych realizowane. Natomiast przewadze nie było, tak powiem, może nigdy, to za mocne słowo. Natomiast no, też ważne i kluczowe jest współpraca z właścicielem jakby szpitala nad znalezieniem rozwiązania co do finansowania, tak? No, to jest jakby trudność z tymi zaległościami, z zaszłościami, które są z nami i nad tym musimy dzielnie pracować i tutaj też jakby deklaracje ze strony miasta są takie, że to wsparcie będzie, więc no mam nadzieję, że ta współpraca będzie miała szansę się rozwijać. Tak jest. W moim przypadku jest to trzeci konkurs, w którym miałem przyjemność zasiadać i wybierać szefa naszej placówki. Chcę podkreślić, że jeżeli zapytalibyście mnie Państwo, jak oceniłbym na przestrzeni tych kilku lat te trzy konkursy, to tutaj zdecydowanie ta piątka kandydatów wypadła w mojej ocenie najlepiej. Ja życzyłbym sobie, powiedziałem, że to jest mój trzeci konkurs, życzyłbym sobie w myśl powiedzenia do trzech razy sztuka, że obecna pani dyrektor będzie kierowała naszą placówką jak najdłużej, z jak najlepszym skutkiem dla naszego szpitala, ale także dla osób w niej leczonych. Tutaj sytuacja też jest jasna. Mówił o tym pan prezydent, mówiła także pani dyrektor. Oczekiwania są rzeczywiście spore. Myślę tutaj o poprawie działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ale także i reaktywacji oddziału udarowego. Ale szanowni Państwo, żeby to wszystko miało także sens, żeby to się zadziało, mówił także o tym pan prezydent, potrzebne są środki finansowe. Myślę tutaj o jak najszybszym oddłużeniu, czyli wprowadzeniu rozwiązań systemowych. Liczę na to, że rząd, który faktycznie formuje się, mam nadzieję, jak najszybciej, przychylnym okiem spojrzy na takie szpitale jak Grudziądz. Mówił zresztą o tym poseł Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej, że takie szpitale jak Grudziądz to jest infrastruktura krytyczna i rząd, a właściwie Ministerstwo Zdrowia powinno patrzeć priorytetowo na takie placówki. Priorytetowo, czyli w tym wypadku jak najszybciej oddłużyć szpitale tej klasy jak Grudziądz. Co zaważyło, muszę powtórzyć to pytanie, dlatego że były osoby, które znają równie, albo znają ten szpital, kto raz, albo dwa, były też osoby, które kierowały podobnymi placówkami, jak wskazywał pan prezydent. W takim razie według pana, co zaważyło? Ja myślę, że postartowały trzy panie. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica. Dwie panie rzeczywiście były tutaj z Grudziądza i na pewno miały ułatwione zadanie, znając placówkę tutaj od podszewki. Odpowiem naprawdę wymijająco, ponieważ Państwo wiecie, wynik głosowania jest 5-1. Natomiast poziom pani dyrektor obecnej, a także pozostałej czwórki był naprawdę bardzo wysoki, ale w mojej ocenie, to jest tylko moje subiektywne podejście, komisja być może przychyliła się takim przychylnym okiem, spojrzała na dwie osoby, które znają ten szpital, ale podkreślam, od wewnątrz. Na pewno te dwie osoby miały o wiele łatwiej, co nie zmienia faktu, że pozostałe osoby, którym chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że przyjechały do Grudziądza i że przedstawiły swoją koncepcję na prawie na równi i były też zaangażowane, ale chcę podkreślić jeszcze raz, odpowiem naprawdę tak wymijająco, ponieważ no nie możemy też zdradzić, szanowni Państwo, kto i jak głosował. Poziom był bardzo wysoki, wygrała osoba, która zdaniem komisji była najlepiej przygotowana i jest to pani Agata Kurkowska. No jakby ta informacja, że pani dyrektor już jest panią dyrektor pełnoprawną, oficjalnie poszła wczoraj, czy jakieś ma pan zwrotną informację, jesteście państwo zadowoleni jako kadra, że jest to osoba stąd, z tego szpitala,
Jakie reakcje? Znaczy, i pana doktora przede wszystkim. Tak, zresztą pani już tutaj jest podkreśliła, pani dyrektor Kurkowska nie jest osobą znikąd nieznaną, nagle się nie pojawiła. Tutaj wiele, już sporo lat tutaj pracuje, dała się poznać na poprzednich stanowiskach pracy jako kompetentny pracownik naszego szpitala, więc znalazła przychylne przyjęcie tutaj. No to chyba sam wynik konkursu, nawet 5-1, można tak powiedzieć, wskazuje na to, że budzi zaufanie. I wśród kadry medycznej szpitala uważam, że także budzi zaufanie. I liczymy na to, że sytuacja najgorszego szpitala, która nie tylko ze względów nawet finansowych nie jest najlepsza, ale także zdajemy sobie sprawę z pewnych niedociągnięć tutaj istniejących, które uniemożliwiają uzyskanie sprawności naszego szpitala. Myślę, że się poprawi po tym, co pani dyrektor przedstawiła, swój plan działania. Myślę, że to będzie z korzyścią dla naszego szpitala i pacjentów przede wszystkim.